Chwała Bogu. Nie będę ukrywał, że choć stoję tu po raz czwarty, to bardzo się stresuję, ale może to i dobrze. I może zanim zacznę, chciałbym się pomodlić. Tak, Panie, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś z nami, że Ty nas kochasz ponad wszystko, że pomimo wielu trudności, pomimo wielu naszych błędów, Panie, Ty zawsze jesteś przy nas, Ty zawsze nas kochasz i Twoja obecność jest naszym takim ukojeniem, takim błogosławieństwem, Panie. Dziękuję Ci za każdego brata i za każdą siostrę, która tu dzisiaj przyszła. Tak proszę, abyś ubłogosławił nas swoim słowem dzisiejszego wieczoru. Niech to będzie chwała. Amen. Może zanim zacznę, to chciałbym powiedzieć pewne świadectwo, skoro już mam taki przywilej tutaj stać. A niedawno też był taki czas, że jako zbór modliliście się o nasze matury, o moje matury i też o kilka osób, co miało też z młodzieży maturę. I też bardzo dziękuję za tą modlitwę. Jeszcze nie wiem, czy zdałem, ale mam pewne świadectwo z tego czasu, bo tak sobie pomyślałem, bo miałem maturę ustną z języka polskiego i to był jedna z matur, których najbardziej się bałem, bo trzeba mówić, dużo mówić, 10 minut. I poprosiłem Boga i zacząłem prosić Boga o to, by dał taki temat na maturze, bym nie mówił bez sensu. Tylko dał taki temat na maturze, bym mógł przez jakiś argument opowiedzieć o Bożym Słowie i w tym wszystkim powiedzieć o Bogu, o Jego miłości, a najlepiej by było, jakbym mógł przekazać w tym Ewangelię. I tak poprosiłem Boga, żeby te 10 minut, które będę mówił, to żeby to nie było 10 minut pustych słów, ale wykorzystany czas. I pomimo wielkiego stresu, bo nawet jak wszedłem do szkoły, to już mnie wszyscy informowali, jakie trudne są tematy i jakie ciężkie, jakie się o słowotwórstwie i w ogóle. Oczywiście stresowałem się, ale cały czas jakby jeszcze zaraz przed wejściem prosiłem, Boże, daj taki temat, żebym mógł powiedzieć to, co chcę. I faktycznie dostałem niesamowity temat i Pan Bóg się do tego przyznał i mogłem mieć taki temat o relacji między pokoleniami i dzięki temu mogłem też wykorzystać Boże Słowo i mogłem przekazać w tym Ewangelię i dziękuję za to Bogu, bo i Bogu należy się chwała za to, że można w taki sposób świadczyć, że daje nam takie okazje. Teraz chciałbym już pokrótce przejść do tego, czym się chcę dziś podzielić, a jest to temat bardzo podobny do tego, czym dzieliłem się po raz pierwszy tutaj, ponad rok temu, kiedy dzieliłem się na temat Bożej obecności w naszym życiu. Dziś jakby w innym aspekcie chciałbym się o tym podzielić. I może tyle. Przede wszystkim takim tematem to, że duch, to prowadzenie Ducha Świętego w naszym życiu na co dzień. Z zaznaczeniem słowa na co dzień. Czyli każdego dnia. I chciałbym, abyśmy otworzyli sobie pierwszą Księgę Królewską, 10 rozdział. To jest taki fragment, który jak kiedyś przeczytałem, to przeczytałem go jednym tchem i nic w nim szczególnego nie zauważyłem. Dopiero w pewnym momencie Duch Święty zaczął mnie przekonywać o ważności tego fragmentu i zaczął mnie przekonywać o tym, że całe Pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauki i do wykrywania błędów, do poprawy i do wychowania sprawiedliwości. Kiedy przeczytałem właśnie go po raz pierwszy, przeczytałem i poszedłem dalej. Nic w nim nie zauważyłem szczególnego. Kiedy przeczytałem po raz drugi, również przeczytałem, poszedłem dalej i nic w nim nie zauważyłem szczególnego. Dopiero po którymś razie, gdy go przeczytałem, zauważyłem pewną rzecz i pewne odniesienie, które Pan Jezus wykorzystał, ten moment w historii, aby coś przekazać nam. Coś przekazać wtedy, w ówczesnym czasie, uczniom, faryzeuszom. Więc chciałbym przeczytać praktycznie cały 10 rozdział. Może nie cały, ale od 1 do 13 wersetu.
Gdy królowa Saby w związku z imieniem Pana usłyszała wieści o Salomonie, przybyła go wypróbować trudnymi pytaniami. Zawitała do Jerozolimy z bardzo okazałym orszakiem, wiąząc na wielbłądach wonności, mnóstwo złota i drogich kamieni. Gdy przyszła do Salomona, rozmawiała z nim o wszystkim, co ją nurtowało. A Salomon odpowiadał na wszystkie jej pytania. Nie było zagadnienia, które byłoby dla króla za trudne i na które nie umiałby jej odpowiedzieć. Gdy więc królowa Saby przekonała się o całej mądrości Salomona, obejrzała pałac, który zbudował, posmakowała potraw przy jego stole, zapoznała się z gronem jego podwładnych, przyjrzała się sprawności i ubiorom jego służby, popróbowała jego napitków, wzięła udział w ofierze całopalnej, którą złożył w świątyni Pana. Nie mogła wyjść z podziwu. W końcu powiedziała do króla: prawdą były te wieści, które usłyszałam u siebie, o twoich wypowiedziach i o twojej mądrości. Nie wierzyłam jednak tym wieściom, dopóki nie przybyłam i na własne oczy nie zobaczyłam tego wszystkiego. Nie opowiedziano mi nawet połowy tego, co tutaj widzę. Przewyższasz mądrością i powodzeniem to, co się o tobie mówi. Jakże szczęśliwi są twoi poddani, jakże szczęśliwi są ci twoi słudzy, którzy stają przed tobą i wciąż mogą słuchać twojej mądrości. Niech będzie błogosławiony Pan, twój Bóg, który cię sobie upodobał i posadził na tronie Izraela. To dzięki temu, że Pan pokochał Izraela wieczną miłością, ustanowił cię królem, abyś stosował prawo i sprawiedliwość. Potem królowa podarowała królowi 120 talentów złota oraz bardzo wiele wonności i drogich kamieni. Nikt już potem nie przywiózł tak wielkiej ilości pachnideł, jak to uczyniła królowa Saby, która podarowała je królowi Salomonowi. Statki Hirama pływające po złoto z Ofiru przywiozły również bardzo wiele drewna sandałowego i drogich kamieni. Z tych dostaw z drewna sandałowego król polecił wykonać podpory dla świątyni Pana i dla pałacu królewskiego oraz cytry i lutnie dla śpiewaków. Tyle drzewa sandałowego nie przywieziono już nigdy potem i nie widziano go tyle aż po dzień dzisiejszy. Król Salomon ze swojej strony podarował królowej Saby wszystko, czego zapragnęła i co poprosiła, oprócz tego, co dał z jej własnej chęci. Potem królowa wyruszyła w drogę w towarzystwie swojego orszaku. Udała się do swojego kraju. Zanim przejdę stricte do tego fragmentu, chciałbym zwrócić uwagę na pewną ważną sprawę, którą niedawno zauważyłem i którą chcę się podzielić i która trochę mnie martwi. Być może nie jestem odpowiedni do takich rzeczy, jestem być może bardzo młody, ale chcę się tym podzielić ze względu na to, że widzę w tym wielką stratę dla Kościoła. Jakby trochę przestrzec przed pewną postawą, przed pewnym zrozumieniem Ducha Świętego, o którym chcę dziś mówić. Otóż od jakiegoś czasu zauważam, że Duch Święty postrzegany jest trochę w sposób Boga, który nie jest z nami na co dzień, tylko jako Bóg, który może czynić cuda, który będzie się objawiał w majestatyczny sposób. I nie mówię, że to nie jest prawdą, ale zauważam, że wielu ludzi dziś jeździ z konferencji na konferencję i poszukuje tego Ducha Świętego. I właśnie tam poszukuje Ducha Świętego. Tam próbuje zobaczyć te majestatyczne rzeczy, tam próbuje zobaczyć te cuda. Bardzo często tam właśnie one się przejawiają i wtedy ładują baterie. I osobiście chcę zwrócić uwagę na to, że Duch Święty jest nam dany na co dzień. I widzę, jak wielu młodych ludzi dzisiaj jeździ na konferencje po to, żeby się naładować. Po to, by przeżyć coś z Duchem Świętym. Po to, by na nowo mieć tą chwilę, która rozpali ich na dłuższy czas. A później ich życie bardzo często się marnuje. I tak trwają tygodnie do jakiejś nowej, następnej konferencji, na której znowu można naładować baterie, na której znowu można przeżyć ten majestatyczny czas Ducha Świętego. I widzę właśnie w tym, że sam to przeżyłem kiedyś, kiedy jeździłem na konferencję, że w tym jakby to konferencje są dobre i ja tego nie neguję w żaden sposób, ale w tym nie ma, to nie jest tak ważne na konferencjach, by tam właśnie budować
swoją wizję Ducha Świętego, ale właśnie w codziennej społeczności, w codziennej relacji z Duchem Świętym, każdego dnia spędzać z Nim czas, to właśnie tam powinniśmy przeżywać najpiękniejszy czas i budować swoją wiarę. I taka myśl, która w szczególny sposób przyszła mi jakby na serce, i nie zrozumcie mnie teraz źle, ja to zaraz wytłumaczę. Duch Święty nie przyszedł po to, by czynić cuda. Duch Święty nie przyszedł po to, by uzdrawiać. Ja wierzę osobiście, że Duch Święty przyszedł po to, by przekonać co do grzechu, sądu i sprawiedliwości. Przyszedł po to, by zbawić człowieka. I tak samo jak Pan Jezus nie przyszedł po to, by uzdrawiać, ale uzdrawiał. I nie przyszedł po to, by czynić cuda, ale czynił cuda. Tylko Pan Jezus przyszedł po to, by nas zbawić. Tak też Duch Święty przyszedł po to, by przekonać nas do tego zbawienia. W to wierzę i chciałbym, abyśmy tego byli wszyscy pewni, że Duch Święty przyszedł na co dzień nas przekonywać, na co dzień nas pouczać, każdego dnia mieć z nami społeczność, prowadzić nasze życie, jak Pan Jezus prowadził apostołów. Ja wierzę, że właśnie taką rolę miał przyjąć Duch Święty dla każdego osobiście. Ale oczywiście bardzo ważne jest w tym wszystkim, by zabiegać o dary duchowe, by to też wszystko było udziałem w naszym Kościele. Ale myślę, że fundamentalną rzeczą, jaką Duch Święty przyszedł i jaką chciałby, byśmy tym żyli, to właśnie codzienną społecznością z Nim. To jest coś, na co chciałem na początku zwrócić uwagę, bo będzie to bardzo ważne do tego, czym chcę się dziś podzielić. Więc wróćmy do tego fragmentu, który przeczytałem. I chciałbym zwrócić na postawę królowej Saby. Bo można przeczytać sobie, że królowa Saby przyjechała do Jerozolimy, przyjechała do Salomona. Można sobie tak po prostu to przeczytać. Ale wydaje mi się, że gdy tak wgłębimy się w tą podróż królowej Saby, to już nie okazuje się takie proste. To były czasy, kiedy faktycznie nie było samolotów, kiedy faktycznie nie było samochodów, kiedy faktycznie nie było rowerów nawet. Pewnie były jakieś wielbłądy, jakieś statki. Ona przyjechała do Jerozolimy, przekraczając w linii prostej 2000 kilometrów. Na tamte czasy to potężna odległość. Na tamte czasy to niesamowicie wielka odległość. I jak wyliczyli to pewni ludzie, na tamte czasy było to jakieś 75 dni drogi. Królowa, która być może była przyzwyczajona do pewnych luksusów pałacowych, postanowiła wyruszyć w drogę przez 75 dni i pewnie znamy klimat, w jakim ona znajduje się, Jemen, bo tak dzisiejsze królestwo królowej Saby znajdowało się w dzisiejszym terytorium Jemenu. To jest Półwysep Arabski, samo południe. To był kawał drogi w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych. W cieple, w upałach. Wiele trudności na pewno ją spotykało, ale postanowiła, że pojedzie. I jak jest napisane, wzięła wiele złota. Gdzieś przeczytałem, że przeliczając to na jakby nasze kilogramy, to było to 6 ton. Więc nie było to mało. Musiała naprawdę zorganizować coś wielkiego. Do tego wzięła mnóstwo pachnideł, różne jakieś takich prezentów, które jakieś drzewa sandałowe, które przywiozły te statki Hirama. Zorganizowała wielką wyprawę. Wiele poświęciła. Wiele też się uniżyła. Tylko po to, bo nurtowały ją pewne pytania. Tylko po to, bo miała coś w swoim sercu. Być może widziała niedoskonałość swojego królestwa i nie wiedziała, jak to rozwiązać. Być może widziała, że jej podwładni nie są szczęśliwi i nie wiedziała, jak to rozwiązać. Być może miała jakiś niedosyt pewnych rzeczy, jakiś niedosyt w ogóle towaru. Być może czegoś jej w życiu brakowało i miała pewne pytania, które ją niesamowicie nurtowały. Nurtowały do takiego stopnia, że postanowiła taką wyprawę zorganizować i tylko dlatego, by zapytać pewnego króla, o którym szły wieści, że jest niesamowicie mądry. I przyjechała. I przyjechała do Jerozolimy, przyjechała do Salomona. I jak czytamy w tym fragmencie, zobaczyła coś innego niż u siebie. Zobaczyła niesamowitą mądrość Salomona. To, że na każde jej pytanie
jest w stanie odpowiedzieć. Obszar Jemenu, czyli tam, skąd pochodzi królowa Saby, to obszar, w których bardzo lubowano się w tamtych czasach w zagadkach, na które nie zna się odpowiedzi. Być może królowej Saby nurtowały jakieś pytania odnośnie wielu zagadek i zagadnień. Być może wkurzało ją to, że na tak wiele rzeczy nie zna odpowiedzi. Więc pojechała do Salomona, do człowieka, który ma niezwykłą mądrość. I usłyszała odpowiedzi na każdą z tych pytań. I zobaczyła w tych sługach, że są wszyscy szczęśliwi. Zobaczyła ład, porządek. Spróbowała napitków, które były niesamowicie dobre. Potraw, które były niesamowicie dobre. Wszystko było wspaniałe. Gdy to ujrzała, to na pewno wzięła jakąś inspirację dla swojego królestwa. Wzięła jakieś myśli, które może wnieść do siebie, tam do obecnego Jemenu. Ale kluczowe w tej historii dla dalszych moich myśli to jest to, że przyszłaby posłuchać mądrości. Przyszłaby posłuchać czegoś, co ma Salomon. I w pewnym fragmencie Pan Jezus, kiedy chodził po ziemi, odwołał się do tego miejsca. Odwołał się do tej historii. I chciałbym, abyśmy otworzyli sobie Ewangelię Mateusza 12 rozdział 38-42. W odpowiedzi na to niektórzy znawcy prawa i faryzeusze powiedzieli: Nauczycielu, chcemy zobaczyć jakiś Twój znak. Jezus odpowiedział: Pokolenie złe i cudzołożne szuka znaku, lecz go nie otrzyma, poza znakiem proroka Jonasza. Gdyż podobnie jak Jonasz był we wnętrzu potwora 3 dni i 3 noce, tak też Syn Człowieczy będzie we wnętrzu ziemi 3 dni i 3 noce. Mieszkańcy Niniwy powstaną na sąd wraz z tym pokoleniem i potępią je, gdyż opamiętali się na wezwanie Jonasza. A przecież tutaj chodzi o coś więcej niż w przypadku Jonasza. I teraz kluczowy fragment. Królowa z południa powstanie na sąd wraz z tym pokoleniem i potępi je, bo przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona. A przecież tutaj chodzi o coś więcej niż w przypadku Salomona. Trochę postawa tych faryzeuszy przypomina mi to, co chciałem przekazać na początku. Chcemy zobaczyć jakiś Twój znak. Wydaje mi się, że często właśnie wielu młodych ludzi, a nawet nie młodych, kiedy wpada w nurt konferencyjności, tak to nazwę, to właśnie jedzie tam po to, by zobaczyć jakiś znak. A tymczasem Pan Jezus mówi o czymś innym. Pan Jezus mówi o tym, że królowa z południa wyjdzie na sąd, będzie potępiać, ponieważ ona tak wiele przebyła, tak wiele poświęciła, by usłuchać mądrości Salomona. I chciałoby się rzec, a wy, drodzy faryzeusze, macie mnie na co dzień. W odpowiedzi do faryzeuszy. A wy, drodzy faryzeusze, macie mnie cały czas blisko, na wyciągnięcie ręki. Nie musicie nic poświęcać, ja ciągle mówię. Wiele mądrości, a wy ciągle je odrzucacie. Obyśmy nie odrzucali. I chciałbym to jakby jeszcze dalej pójść z tym fragmentem. Bo o ileż bardziej my mamy na wyciągnięcie ręki. O ile w tamtych czasach Pan Jezus mógł pójść do innego miasta i na chwilę faryzeusze nie mieli Pana Jezusa, o tyle Duch Święty został nam dany wszystkim. Więc o ileż bardziej my nie powinniśmy słuchać każdego dnia. O ileż bardziej my nie powinniśmy być w społeczności z Duchem Świętym każdego dnia. O ileż bardziej nasze decyzje nie powinny być
przeanalizowane razem z Duchem Świętym. O ileż bardziej nasze życie nie powinno być skierowane na głos Ducha Świętego. Skoro został nam dany wszystkim, bez wyjątku. I w każdym bez wyjątku chce przemawiać. I w każdym bez wyjątku chce prowadzić całe nasze życie. Jak Pan Jezus uczniów, tak wierzę, że Duch Święty chce prowadzić nas wszystkich. Niejednokrotnie pouczać, gdy zboczymy. Jak uczniowie. Niejednokrotnie nauczać. Jak mówi ten fragment, który już zacytowałem na początku. Całe pismo natchnione jest przez Boga i użyteczne do nauki, a więc może nas nauczyć Duch Święty, może nas poprawić, może nas wychowywać do sprawiedliwości. Właśnie po to został nam dany Duch Święty, by każda nasza decyzja była z Nim powiązana. Tak sobie wyobrażałem uczniów bez Pana Jezusa. Powiedzmy, że przez pierwszy rok Pan Jezus by chodził z nimi, a później 2 lata by ich zostawił. Gdzie oni by skończyli? W jakie miejsce by zaszli? I jak wiele błędów by popełnili? Tak próbuję sobie wyobrazić uczniów później, gdyby nie zesłany Duch Święty. Wydaje mi się, że powstawałyby tylko pytania co, gdzie, jak, po co. Być może na kilka pierwszych tygodni jakaś siła, jakiś pomysł na ewangelizację, na głoszenie o Panu Jezusie by był. Być może. Ale czy byłaby w tym jakaśkolwiek moc? Widzieliśmy pierwsze przebudzenie, kiedy został zesłany Duch Święty. To właśnie dzięki temu Duchowi Świętemu i dzięki temu, co On tam czynił. Wielu ludzi się nawróciło. Wielu ludzi poszło do upamiętania. Przyszli ludzie i zapytali, cóż mamy czynić. I odpowiada Piotr, upamiętajcie się i dajcie się ochrzcić. Do tego prowadzi Duch Święty. Kiedy nie byłoby z nami Ducha Świętego, albo kiedy po prostu nie słuchamy Go na co dzień, to jestem pewien i przekonany, że tworzymy chaos wokół siebie, w służbie, bo skąd mamy wiedzieć, jak mamy służyć, gdzie mamy służyć? Tworzymy chaos w Kościele. Tworzymy chaos w swoim życiu codziennym, w swoich wyborach, w swoich decyzjach. To wszystko jest jakby nie z Bożej woli, bo brakuje nam kogoś, kto by nam ją wskazał. Jeżeli jesteśmy nieposłuszni głosowi Ducha Świętego, który każdego dnia chce do nas mówić i przemawiać, to właśnie tak wygląda nasze życie. Jest zagubione. Jest bez sensu. Gdy nie żyjemy na co dzień z Duchem Świętym, nie rozpoznamy fałszywych nauczycieli, nie rozpoznacie, czy ja mówię dobrze, czy źle. Jeśli na co dzień nie będziemy chodzić wszyscy z Duchem Świętym, nie rozpoznamy, czy to proroctwo, które zostało wypowiedziane, jest naprawdę z Ducha Świętego. Mam bardzo ciężkie przeżycia na temat proroctw. Kiedyś otrzymałem 3 proroctwa i żadne z nich nie okazało się prawdziwym. Większość było życzeniowe. Ale wtedy w to wierzyłem. Nie miałem przekonania, czy to jest dobre, czy złe. A gdybym być może żył wtedy na co dzień z Duchem Świętym, być może miałbym świadomość, że to jest życzeniowe. Byłem kiedyś na pewnym wielkim wydarzeniu chrześcijańskim, na którym nawet zakładano fałszywe gipsy, i zapraszano ludzi, którzy będą udawać ślepych. A później, gdy była modlitwa, wychodzili ludzie i składali świadectwa.
Gdybyśmy żyli w Duchu Świętym, być może bylibyśmy w stanie zauważyć takie rzeczy, zrozumieć. Być może przekonałby nas o tym Duch Święty. Boże Słowo mówi, że nawet jakby aniołowie mówili Ewangelię odmienną od tej, od tu, o którą mówił apostoł Paweł, niech będzie przeklęty. I mówi również, że w czasach ostatecznych będzie wielu fałszywych nauczycieli, wielu fałszywych proroków, a my żyjemy w czasach ostatecznych. Jeśli nie będziemy na co dzień żyć z Duchem Świętym, będziemy mu posłuszni, nie zrozumiemy i nie zauważymy nawet kiedy wedrą się w nasz Kościół. I uczynią chaos. Bo bez Ducha Świętego będzie trwał chaos w naszym Kościele, w naszym życiu codziennym, w naszych decyzjach. Ale chcę jakby powiedzieć jeszcze o innym aspekcie prowadzenia Ducha Świętego każdego dnia. I chciałbym, abyśmy otworzyli sobie Księgę Jeremiasza, 35 rozdział. Jest to historia, która wiele mnie nauczyła. I pokazała mi wiele prawd i dała siłę do pewnych decyzji. I chciałbym ją dzisiaj przeczytać i przeanalizować. To będzie znowu cały rozdział. Przepraszam. Oto słowo, które Pan skierował do Jeremiasza za panowania Jehojakima, syna Jozjasza, króla Judy. Udaj się do rodu Rekabitów. Porozmawiaj z nimi i sprowadź ich do jednej z komnat świątyni Pana. Tam podaj im do picia wino. Sprowadziłem więc Jozaniasza, syna Jeremiasza, syna Habasiniasza, jego braci i wszystkich jego synów, cały ród Rekabitów. W świątyni w Pana wprowadziłem ich do komnaty uczniów Hanana, syna Jigdaliasza, męża Bożego. Znajdowała się ona obok komnaty książęcej położonej nad komnatą Masejasza, syna Szaluma, odźwiernego. Tam postawiłem przed synami rodu Rekabitów czasze pełne wina oraz kubki i zaprosiłem, napijcie się wina. Lecz oni odpowiedzieli, nie pijemy wina. Jehonadab, syn Rekaba, nasz ojciec, zakazał nam tego. Nie pijcie wina, powiedział, ani wy, ani wasi synowie na wieki. Nie budujcie też domów, nie uprawiajcie pól, nie zakładajcie ani nie nabywajcie winnic. Mieszkajcie w namiotach po wszystkie wasze dni, abyście długo żyli na ziemi, na której jesteście tylko przechodniami. I my posłuchaliśmy głosu Jehonadaba, syna Rekaba, naszego ojca. Przestrzegamy wszystkiego, co nam przykazał. Nie pijemy wina po wszystkie nasze dni. Ani my, ani nasze żony, ani nasi synowie, ani nasze córki. Nie budujemy też sobie domów na mieszkanie. Nie mamy winnic, pól ani ziarna. I nie mieszkamy w namiotach. Jesteśmy posłuszni. Czynimy dokładnie to, co nam przykazał nasz ojciec Jehonadab. Lecz gdy Nebukadnezar, król Babilonu, najechał na tę ziemię, powiedzieliśmy sobie, chodźmy, schrońmy się w Jerozolimie przed wojskiem chaldejskim i aramejskim i na razie mieszkamy w Jerozolimie. Wówczas Pan skierował do Jeremiasza słowo tej treści. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela, idź i przemów do mieszkańców Judei i do obywateli Jerozolimy. Czy wy nie zamierzacie przyjąć pouczenia i posłuchać moich słów, oświadcza Pan? Usłuchano słów Jehonadaba, syna Rekaba, który przekazał swoim synom, aby nie pili wina i nie piją aż po dzień dzisiejszy, gdyż posłuchali przykazania swojego ojca. A ja przemawiałem do was nieustannie i nie posłuchaliście mnie. Wciąż posyłam do was wszystkie moje sługi, proroków, wzywałem. Zawróćcie, każdy ze swojej złej drogi. Poprawcie swoje czyny, nie chodźcie za obcymi bogami, aby im służyć. Czyńcie wszystko, by mieszkać na tej ziemi, którą dałem wam i waszym ojcom. Lecz wy byliście na to głusi, nie posłuchaliście mnie. Tak synowie Jehonadaba, syna Rekaba, zachowują przykazanie swego ojca, ale ten lud mnie nie posłuchał. Dlatego tak mówi Pan, Bóg zastępów, Bóg Izraela. Oto ja sprowadzę na Judę i na wszystkich mieszkańców Jerozolimy całe nieszczęście, które im zapowiedziałem, ponieważ przemawiałem do nich, lecz nie posłuchali. I wołałem ich, a nie odpowiadali.
A do rodu Rekabitów Jeremiasz skierował takie słowa. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela, ponieważ posłuchaliście przykazania swojego Ojca, Jehonadaba, przestrzegaliście wszystkich Jego nakazów i postępowaliście we wszystkim zgodnie z tym, co Wam przykazał. Dlatego tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Nie zabraknie Jehonadabowi, synowi Rekaba, mężczyzny, który by mi służył po wszystkie dni. Niesamowita dla mnie historia. Chciałbym teraz powiedzieć troszkę o tym, co ostatnio jakby zainspirowało mnie na wtorkowym nabożeństwie, jedno słowo od brata Dawida. Zaszufladkować. I pomyślałem sobie, że życie chrześcijanina też można w pewien sposób tak zaszufladkować. Stwierdzić, że chrześcijanin to na ogół chodzi do kościoła, chrześcijanin to na ogół jest w miarę moralny, chrześcijanin to na ogół służy w jakiejś służbie w kościele, chrześcijanin to na ogół się przywita, bo tak teoretycznie powinno wyglądać życie chrześcijańskie. Gdyby tą zasadę zastosowali Rekabici, piliby wino i mieszkali w domach, bo w tym nie ma nic złego. Bo Boże Słowo, w zasadzie żaden, jakby to, co oni znali, nic nie mówiło o tym, że nie mogą sobie pić wina, nic nie mówiło o tym, że nie mają sobie budować domów ani siać ziarna. I niejednokrotnie jest tak, że mogę sobie pomyśleć i powiem tutaj takie dwa moje świadectwa. Na podstawie tego fragmentu wiele przeżywałem. Był taki czas, kiedy zainstalowałem kilka aplikacji do telefonu. I mogę dziś powiedzieć, w Bożym Słowie nigdzie nie pisze, że aplikacje to grzech w telefonie. Nie pisze nigdzie, że to coś złego. Nawet w telefonie nic nie pisze, więc. Więc w zasadzie mogę powiedzieć, że nie ma w tym nic dla mnie złego, nic nadzwyczajnego. Ale w pewnym momencie zrozumiałem i otrzymałem w taki sposób, Duch Święty mnie poprowadził i powiedział tak, Kamil, nie będziesz używał aplikacji, usuń je. One zabierają ci czas. Marnujesz na tym swoje życie, swoje powołanie. I mógłbym iść tą drogą, że w tym nie ma nic złego. Ale jeżeli jesteśmy posłuszni Duchowi Świętemu i być może każdy w kościele może mieć tą aplikację, ale jeżeli Duch Święty mówi do twojego serca, do mnie i do ciebie, że masz coś zrobić, nawet jeżeli to nie jest nigdzie zapisane w Bożym Słowie, nawet jeżeli cały Kościół to czyni, to zrób to, bo to przyniesie twojemu życiu błogosławieństwo. Tak jak w życiu Rekabitów. Bo wierzę, że ich ojciec tą zasadę otrzymał od Boga. I cały ten ród zastosował się do tej zasady i zostało im to poczytane za posłuszeństwo i za błogosławieństwo. Nie było takiego, jak tam jest napisane, nie zabraknie Jehonadabowi synowi Rekaba mężczyzny, który by mi służył po wszystkie dni. Nie zabraknie. Błogosławieństwo za posłuszeństwo. I czasami tak właśnie jest w naszym życiu. I wiem, że dla mnie dzisiaj jest niesamowitym błogosławieństwem, że usunąłem tę aplikację. Ale mam jeszcze jeden przykład. Kiedyś na drugim moim laskowie w życiu byłem niesamowicie gorący i tak chodziłem sobie na poranne społeczności. I pewnego poranka, jak był czas cichy, przyszedł Duch Święty i powiedział, Kamil, nigdy w życiu nie wypijesz, nie łykniesz alkoholu ani piwa. Trochę podobnie do Rekabów. I wiem, że dziś jest to poczytane za błogosławieństwo w moim życiu. I z
staram się być temu posłuszny. A czy gdzieś w Bożym Słowie pisze, że mamy nie pić alkoholu? Wręcz przeciwnie, wielu piło wino. Pisze tylko, aby się nie upijać. Ale mimo wszystko, jeżeli Duch Święty prowadzi nas w jakąś stronę, w jakimś kierunku, to mamy to czynić. Bo to będzie poczytane za błogosławieństwo. Przeczytajmy sobie na chwilę jeszcze ten 13 do 15 werset. Tak mówi Pan, zastępów Bóg Izraela, idź i przemów do mieszkańców Judei i do obywateli Jerozolimy. Czy wy nie zamierzacie przyjąć pouczenia i posłuchać moich słów? Oświadcza Pan. Słuchano słów Jehonadaba, syna Rekaba, który przekazał swoim synom, aby nie pili wina i nie piją aż po dzień dzisiejszy, gdyż posłuchali przykazania swego ojca. A ja przemawiałem do was nieustannie i nie posłuchaliście mnie. Obyśmy nie byli takimi, do którego Duch Święty przemawia nieustannie. Obyśmy nie byli takimi, którzy nie zwracają uwagi na to, co mówi Duch Święty naszego życia, tylko przyklejają sobie formę chrześcijańskiego życia. Bo tak mniej więcej wygląda chrześcijańskie życie. Przyjechać w niedzielę do kościoła, spędzić czas, być blisko naszych zborowników. Nie mówię, że to jest coś złego, to jest wręcz bardzo dobre. Tylko we wszystkim, w każdej rzeczy liczy się poświęcenie i posłuszeństwo Duchowi Świętemu. Bo jeśli będziemy nieposłuszni, to oby nas nie spotkało to, co spotkało Judeę. Dlatego tak mówi Pan, Bóg zastępów, Bóg Izraela. Oto ja sprowadzę na Judeę i na wszystkich mieszkańców Jerozolimy całe nieszczęście, które im zapowiedziałem. Ponieważ przemawiałem do nich, lecz nie posłuchali i wołałem ich, a nie odpowiadali. Obyśmy byli posłuszni. I chciałbym, abyśmy otworzyli sobie na sam koniec Galacjan, 5 rozdział. Jest tam taki fragment, który myślę, że wskaże nam, pokaże nam, czy faktycznie jesteśmy posłuszni Duchowi Świętemu na co dzień. Myślę, że jest on trochę konfrontujący. Dwa pierwsze słowa to są podkreślam natomiast. A więc bardzo ważne jest dla was to, innymi słowy. Skupcie się na tym. Żyjcie w duchu. A na pewno pokonacie żądze ciała. Ciało bowiem pożąda przeciw duchowi, a duch przeciw ciału. Te pragnienia są ze sobą sprzeczne. Tak by wam przeszkodzić w czynieniu tego, co chcecie. Jeśli jednak duch was prowadzi, nie podlegacie prawu. Wiadomo, co bierze się z ciała. Nierząd, nieczystość, rozpusta. Jeśli będziemy chodzić w duchu, to nie będą nam podlegać żądze ciała. Będziemy potrafili przezwyciężać grzech. Jeśli każdego dnia w społeczności, porannej, wieczornej, w każdej decyzji, cały dzień będziemy posłuszni Duchowi Świętemu, wtedy będziemy przezwyciężać grzech. Nie będziemy mieli problem, aby zwyciężyć z grzechem. Nie będzie on nas usidlał. Więc teraz warto się zastanowić, jak jest w naszym życiu. Czy jest jakiś grzech, który nas usidla? Po prostu obróćmy ten fragment i zauważymy, czy faktycznie idziemy, podążamy drogą za Duchem Świętym. Czy jesteśmy Mu posłuszni. Idźmy dalej. Od 22. Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Przy takich cechach nie potrzeba prawa. A więc czy w naszym życiu udzielają się owoce Ducha Świętego? Czy inni ludzie na zewnątrz dostrzegają te owoce Ducha Świętego? To może nam pokazać, czy faktycznie Duch Święty nas prowadzi. Czy jesteśmy Mu posłuszni. Jeśli żyjemy w duchu, w zgodzie z duchem też postępujemy. A więc zgodnie z Bożym powołaniem.
nawet w obliczu śmierci czy trudnych doświadczeń. Myślę, że szczególnie powinniśmy poszukać i podążać drogą posłuszeństwa Duchowi Świętemu. Tak jak Szczepan. Jak jest napisane, zaczął mówić w Duchu Świętym, gdy go kamieniowano, zaraz przed ukamienowaniem. Nawet wtedy był posłuszny Duchowi Świętemu. Do samego końca, w każdej decyzji i w każdym słowie. Bądźmy posłuszni Duchowi Świętemu. Tylko do tego bardzo potrzebne jest, aby wyrzec się samego siebie, wziąć krzyż na swoje ramiona i naśladować. I być posłusznym. Niestety, albo istety, to kosztuje. Podążanie za Duchem Świętym to niejednokrotnie koszt, który należy zapłacić. Poświęcenie. Niejednokrotnie cierpienie. Spójrzmy na życie apostołów. Tak przyjemnie czyta się listy. Ale gdy zobaczymy na ich historię, jakże ciężkie było ich życie. Ich posłuszeństwo doprowadziło ich do trudnego życia. Ale było to tego warte. Na sam koniec chciałbym powiedzieć kilka świadectw. Bo czasem wydaje się to, co nam mówi Duch Święty, trochę niemożliwe. I miałem tak w swoim życiu. Właśnie na tym samym Laskowie, o którym mówiłem wcześniej, czyli właśnie drugim. To było Laskowo, kiedy też przeżyłem chrzest w Duchu Świętym. Też innego poranku. Siedziałem sobie w lesie, bo zawsze idę do lasu. I Duch Święty zaczął mówić najdziwniejsze słowa, jakie w życiu chyba usłyszałem w tamtym czasie. Kamil, będziesz kaznodzieją. Ja byłem człowiekiem, który nie potrafił nawet rozmawiać. Ja nie potrafiłem mówić, a stres żerał mnie nawet w rozmowie w cztery oczy. Ja mówiłem, Boże, to jest niemożliwe. Możesz spróbować, ale mnie się nie da. Ja nie potrafię mówić. Przecież ja nawet minuty nigdy nie zajmę. Panie, do czego Ty mnie chcesz pokierować? Ale zechciałem być temu posłuszny. I choć daleko mi do kaznodziei jakiegokolwiek, to wiem, że mnie w tym prowadzi. Inna sytuacja, bardzo niedawno, taka prostsza. Moja kuzynka zmagała się z prawem jazdy, aby go zdać. I zacząłem się zawsze modlić, a kiedy wiedziałem, że jest dzień egzaminu, modliłem się o to, by mogła to zdać. I pewnego poranku, kiedy miałem taką społeczność z Duchem Świętym i modliłem się, usłyszałem, dzisiaj zda. I niech to będzie na moją chwałę. Więc zanim jeszcze poszła na egzamin, napisałem jej, że zdarzy dzisiaj. A potem chodziłem po domu zestresowany, a co jak nie zda? Ale zdała. I Bogu niech będzie chwała. Bo tak to poprowadził. I jeszcze jedna bardzo świeża sytuacja. W ostatnim czasie, dokładnie 2 tygodnie temu, w pracy niefortunnie spadła na mnie pewien przedmiot i w ucieczce przed tym przedmiotem bardzo mocno skrzywiłem swój kręgosłup tak w bok i coś mi tam strzeliło tak dość porządnie. No ale pomyślałem, że tylko strzeliło i nic nie będzie, ale z dnia na dzień, kiedy wstawałem z łóżka, bolało coraz bardziej, a każdy dzień po pracy, gdy wsiadałem do samochodu, nie potrafiłem dojechać do domu, musiałem na przykład zatrzymać się po drodze i trochę pochodzić, bo nie umiałem usiedzieć. I tak bolał i bolał i tak radziłem się wszystkich i mówili, żebym w końcu poszedł z tym do lekarza. I zacząłem się modlić. Poczekaj do środy. Taki głos od Ducha Świętego usłyszałem. Poczekaj do środy. W środę mamy grupki i pomyślałem, że właśnie grupka to będzie ten czas, kiedy powiem o tym problemie i będziemy się modlić. I niech to też będzie świadectwo odnośnie grupek.
Modliliśmy się na grupce, poprosiłem o mój kręgosłup, byśmy się modlili. A w czwartek powiedziałem, że jak nic się nie stanie, to idę do lekarza. Ale nie musiałem. I chwała Bogu. I Bogu niech będzie chwała.